Dzień dobry, witam Was na kolejnym spotkaniu z astrologią i tydzień zaczniemy od wtorku, czyli mamy spotkanie od 4 do 9 sierpnia. No i mamy układ tuż po pełni, czyli tuż po pełni czujemy się jeszcze niezbyt stabilnie, a zbyt wiele się działo, za dużo inicjatyw i wątków naraz się pojawiło. Najpierw księżyc się przespacerował po naszych czułych punktach, a powiedział nam, co jest dla nas ważne społecznie, tutaj układ z Jowiszem, powiedział, co jest ważne duchowo, tutaj układ z Plutonem. No i teraz mamy wybierać, trzeba się w jakiś sposób przekierować, więc za dużo może być jak na jeden raz. Zostajemy w tym klimacie podszeptów, nie do końca rozsupłanych wątków, pokus. W sumie można było dojść do wniosku, że chcemy być kimś innym albo z kimś innym, słuchajcie, też. A dla większości z nas to bardzo kusząca perspektywa. Tak przełamujemy się do pewnych sytuacji. Natomiast co jest istotne? Chciałam Was uczulić na Marsa, bo akurat we wtorek Mars pociąga za sznurki. Teraz w zależności od tego, czy tego Marsa macie na plus dla siebie, czy niestety on Wam robi fikołki nieprzewidywane, życiowe, to w tym momencie tak go będziecie odbierać. Mars jest jednak planetą, która nie daje spokoju. Wprowadza w życie działanie, a jeżeli macie go nieharmonijnie aspektowanego, to wprowadza w życie zamęt. Proszę na niego uważać. Czyli Mars zawsze chce więcej, szybciej. Do tego nigdy nie żywi obaw. To jest wydźwięk wtorku. Nie widzi zagrożenia absolutnie, nic mu się nie może stać. Namawia do skoku na głęboką wodę. Jedno jest pewne, w tym dniu nie zawieramy trwałych sojuszy, nie przyrzekamy wierności i niezłomności i obojętnie, czy to jest perspektywa osobista, czy to jest perspektywa firmy, czy to jest perspektywa umowy, tego nie robimy. I pamiętajmy o tym, że inni tego też nie zrobią. Nie mają na to ochoty, przyzwolenia. Tak naprawdę to jest taki czas, kiedy chcemy czmychnąć sobie, nie wiadomo w jakim kierunku. Nie dotrzymuje się słów, które są dzisiaj rzucane od tak. My to robimy, inni to robią. Nawet nie zdając sobie z tego sprawy. Nie wymagajmy zbyt dużo od siebie. Czasem tylko coś mówimy, po to, żeby usłyszeć temp cudzego głosu, czyjegoś głosu. Więc proszę pamiętać, że nie potrafimy dobrze wybrać, że niepewność miesza się z brawurą i jednak we wtorek wstrzymajmy się na wszelki wypadek. 5 sierpnia mamy środę. Wenus odbiera kwinkunkt do Saturna. Ona tylko uściśla swoje zapowiedzi z pełni. Pokazuje, że tutaj jest a coś, na co warto zwrócić uwagi, kształtuje ciąg dalszy naszych relacji, pokazuje niewygodne związki, czyli pełnia mówiła, że ciąg dalszy nastąpi, tutaj mamy voilà, odcinek kolejny, pokazuje związki nudne, przejrzałe, związki stetryczałe wręcz. Weźcie to sobie do serca. To są związki, które są zwietrzałe, w które człowiek wszedł, zarówno oczywiście prywatnie, jak i biznesowo, jak i zawodowo. Trzymamy się czasem jakiejś funkcji, uważamy, że ona jest zaszczytna, ale tak do końca mamy już tego po prostu dosyć. Więc doskonale to widzimy, zdajemy sobie sprawę, z kim mamy do czynienia, i kim nas te relacje czynią, kim nas te układy czynią, kto nas trzyma również i co nas trzyma w szachu. Także tutaj nie układa się zbytnio, ani w relacjach, ani w biznesie. Widać wyjątkowo tylko ciemną stronę Księżyca i ona jest ważna. Ta ciemna strona, jakby sobie zdajemy sprawę z tego, co tutaj nie działa. Jeżeli chcemy uciekać, to dlaczego by nie?
można uciekać. O godzinie 5:32 Merkury wchodzi do znaku Lwa, no i to jest oczywiście wyznacznik jasności, wyznacznik czegoś, co nawet zapanuje w naszych głowach i powiemy, ale tak dalej być na przykład nie może. Oczywiście uważajmy na jedną rzecz, bo ten Merkury, a wyświetla nam się dzisiaj ciemna strona Księżyca, robi coś takiego, że co w głowie na języku. Więc wyświetli nam się coś ciemnego i od razu będziemy chcieli o tym opowiedzieć. To nie jest dobry moment. Daje nam piękne wypowiedzi, daje nam dużą elokwencję, ale powściągnijmy język, przynajmniej w środę. Dochowajmy jakichś tajemnic, nie powierzajmy ich nikomu, bo ktoś się wygada, niechcący czy chcący, wszystko jedno. Proszę uważać na ten czas, bo to jest ten moment, kiedy inni mówią więcej, niż potrafią zrobić, obiecują więcej. Także ta środa jest takim wyznacznikiem niewygód w relacjach, również sytuacją, która mówi o tym, że z tej relacji już nie skorzystamy i nawet mogą się osoby pojawiać będące reprezentantami owych kwestii. 6 sierpnia mamy czwartek. Czas na miłość prawdziwą. Jak to powiadał Wiedźmin, magowie i filozofowie od dawna łamią sobie głowę. Jedno jest pewne, że miłość prawdziwa, oprócz przeznaczenia, potrzeba czegoś więcej. No, znowu mój ulubiony Sapkowski, poczytajcie sobie, jak macie ochotę. W każdym razie, to są piękne układy na miłosne wyznania, na dokonywanie niemożliwego w aspekcie wzajemnych inspiracji i relacji. Wychodzimy poza swoje zwyczajowe pojmowanie miłości, nie. Wychodzimy poza ochronę siebie. Jeżeli chodzi o relacje, układ Wenus, kwinkung Saturn zmienił nasze podejście do miłości. Miłość nie musi być wypaczona, miłość nie musi być nieszczęśliwa, miłość nie musi wymagać od nas ofiar i w związku z tym jawi się ona inaczej. To nie jest tak, że musimy od razu wiedzieć, jak ona się nam jawi. Ale Księżyc jest w ryba w kontakcie z Uranem, z Jowiszem i z Neptunem, nieco nas rozczula, daje nam poczucie bezbrzeżnej wspólnoty. No i to jest to, o co apelowała Syrenka, również z Wiedźmina, która miała ukochanego księcia, że dla miłości warto się poświęcić troszeczkę, tak, z jednej i z drugiej strony. To jest taki układ, kiedy odczuwamy, rozpoznajemy to, czym ma być dla nas miłość prawdziwa, tak? Czego oczekujemy. To jest układ, którego rozumem nie pojmujemy i nie próbujmy nawet tego robić, bo czwartek nie polega na rozumie, polega na rozpoznawaniu piękna uczuć swoich i cudzych. Jeżeli się zdarzy, że w czwartek napotkamy kogoś na swojej drodze, to pamiętajmy, że owo przeznaczenie, o którym wspomniałam, to nie wszystko. Trzeba jeszcze je zauważyć, uśmiechnąć się do niego i zaprosić je do swojego życia. 7 sierpnia mamy piątek i do południa mamy bardzo dobry czas na merytorykę, ale straszne słowo. Zadziwiająco dobrze nam pójdzie każda prezentacja. Zastosowanie w wypowiedziach argumentów, które pojawiają się praktycznie same. Nawet w dyskusjach. Nie musimy się za bardzo przygotować, słuchajcie, ale wychodzi nam cudnie. Jeżeli można określić styl dnia, to mówiłabym o jedwabnej rzeczowości, takiej, która nikomu nie sprawia przykrości i na nią się właśnie napotykamy. Czujemy, że obieramy dobry kierunek, że osoby, z którymi pertraktujemy, czy w ogóle rozmawiamy, nie mają niczego za skórą, są otwarte i życzliwe. Jednocześnie towarzyszy nam dobry ton. To jest też wytonowanie wypowiedzi, subtelność, doborze słów, ale nie przesładzamy, to jest też fajne. Po 14 niestety atmosfera się zmienia. Na to zwróćmy uwagę. Oczywiście nie ma żadnej gwałtowności czy agresji, ale już nie ma tego wyjścia do drugiego człowieka. Nie ma też takiego naturalnego otwarcia się na drugą stronę. Dlatego, że po 15 księżyc wchodzi do barana,
a Wenus po godzinie 17 do znaku raka. To jest bardzo istotne. To są jakby dwa układy, które przychodzą tuż po sobie, czyli zmiana formy nas czeka, zmiana formy wypowiedzi, zmiana formy, powiedzmy, relacji, czyli to, co ważne, załatwmy czy poruszajmy do godziny 14. 8 sierpnia mamy sobotę, no i mamy spokojnie w tę sobotę. Jest gorąco i namiętnie znowu ten wątek uczuć się pojawia. Można się zapamiętać uczuciowo w sposób niezwykły, bo mamy Wenus w znaku raka i ona kieruje nas w stronę szczerości, uczciwości, otwartości emocjonalnej wobec innych i oczywiście wobec siebie. To są bardzo autentyczne porywy serca i właściwie z nimi się nic nie będzie równało. Bez rozterek, bez rozdarć, można mieć wrażenie, że czas się nam nieco zatrzymał po to, żeby udać się za swoim sercem. Właściwie za tym porywem się udać, to jest ciężko, nie nadążyć trzeba oczywiście. To jest też danie sobie szansy na szczęście osobiste, na odnalezienie siebie w zgiełku tego naszego świata, odnalezienie bratniej, siostrzanej duszy na czas nieco dłuższy. To jest poszukiwanie autentyczności i znajdujemy tę autentyczność. Znajdujemy na swojej drodze miłość, przyjaźń, radość z bycia we dwoje. To jest dobry moment na to, aby rozpoznać tego, czego potrzebujemy do poczucia się kochaną i kochanym. Kogo potrzebujemy, albo jakich sekwencji. Czasem potrzebujemy zmiany krajobrazu, bardzo proste, ale wszystko to wiemy. Także piękna sobota, która poprzedza niezwykłą niedzielę. 9 sierpnia mamy niedzielę. Czasem jest tak, ja Wam bardzo często o tym mówię, że jeden aspekt zdominuje nam cały dzień. No i to jest taki dzień niezwykłości i dzikości. Mars, koniunkcja, Lilith w znaku barana. Wow. To jest dzikość serca kobiety, to dzikość serca mężczyzny oczywiście. Mało mówię o Lilith, w ogóle się mało o niej mówi, ma takie konotacje, że nawet nie chcę tego ruszać w takich ogólnych swoich wystąpieniach. Ten układ jest bardziej dla kobiet mimo wszystko, ponieważ męski układ cały czas jest ten Mars w baranie, tutaj spotyka się pewnego rodzaju dzikość, pewnego rodzaju niechęć do chowania swoich pazurów, czyli nagle kobiety zdają sobie sprawę z tego, czym się mogą bronić, w co jesteśmy wyposażone. To jest też możliwość do tego, aby stanąć w ramię z innymi kobietami i bronić większych kobiet w różnych sytuacjach życiowych. Kobiety to jest uproszczenie. Bronić osoby, które są w jakiś sposób pokrzywdzone. Personalnie to jest układ o wielkiej namiętności, o olbrzymiej sile uczuć, o tym, aby walczyć o swoje prawa, również w miłości, również w partnerstwie. To nie jest bitwa. To jest zrozumienie, że mam prawo do tego, aby robić to, co chcę, jak chcę i kiedy chcę. To jest powiedzenie sobie samej, sobie samemu, że wiem, czego chcę i wiem, czego nie chcę. To jest bardzo emocjonujące wyznanie, dotyczące również tego, gdzie chcę żyć i w jaki sposób, i z kim oczywiście chcę żyć. Lilith i Mars to takie spełnienie totalne, pragnienie spełnienia totalnego swojej woli i wprowadzamy to w czyn. Baran nie czeka. Wprowadzamy to w czyn bez podziału na role, bez lepszych, bez gorszych. To jest taka unifikacja w działaniu. To jest dzień, kiedy nasza wola może eksplodować, zwłaszcza osoby, które mają dużo w znakach ognia, dużo w znakach powietrza. Tutaj ta eksplozja będzie większa. Można poczuć głęboką niezgodę na to, co zostało kiedyś usankcjonowane również w swoim prywatnym życiu. To nie jest tylko układ globalny. Prywatnie też. I czujecie, że dłużej tego się nie da wytrzymać. Nie chcecie się temu poddawać. Zapamiętajcie ten układ koniecznie. Zapiszcie sobie. Mogą to być wrażenia wewnętrzne tylko i wyłącznie.
bo zobaczycie korelację tego układu niebawem. To będzie skorelowane z układem z 13 sierpnia najpierw, a potem z nowiem w znaku Lwa. Zatem obserwujcie i życzę Wam przeżycia takiej autentyczności w kontakcie ze swoją wolą, ze swoją dzikością, ze wszystkim tym, co macie w sobie nieokiełznane.